Wdzięczna jestem niezmiennie za 1905 rok, za carskie gwarancje respektowania wolności obywatelskich. Możemy zakładać teatr. Co więcej, teatr, w którym grać się będzie po polsku. Mamy już nazwę: Kijowskie Polskie Towarzystwo Miłośników Sztuki, a mój kochany Teo jest członkiem zarządu. Spotykamy się w naszych domach. Litrami pijemy czarną herbatę i rozważamy, jak sprawić, żeby amatorzy, młodzi i pełni zapału stali się lepszymi aktorami. Jak nauczyć mówić piękną polszczyzną bez zmiękczeń i rusycyzmów? Mówię i przekonuję. Czytamy głośno polską poezję. Młodzi recytują i muszę temperować ich entuzjazm, prosząc, aby uczyli się dokładniej i z większą troską traktowali prozę rytmiczną. Próby często odbywają się w naszym mieszkaniu. Salon na szczęście jest duży i wszystkie te spotkania nie przeszkadzają dzieciom. Wczoraj jeden ze zdolniejszych naszych aktorów nie tylko spóźnił się na próbę, ale jeszcze nie nauczył się roli papkina. Ćwiczyliśmy, poprawiałam, sama gotowa domalować sobie wąsy, żeby pokazać, jak zagrać niby dworskie zaloty. Aż w końcu Teodor, mój mąż, przejęty całą sytuacją, zdjął ze ściany rapier i pokazał Julianowi, jak należy interpretować fredrowski wiersz. I to tak, żeby zachować jego rytm, polski akcent i świetną dykcję. Rapier był niezbędny do wczucia się w rolę. Powiedzieć, że nie byłam tym zachwycona, byłoby niedomówieniem. W domu wszyscy czworo przerzucamy się cytatami zemsty. Jakież ja mam piękne i zabawne życie. Teodor recenzuje miłośników, których spektakle ja reżyseruję. Często nie jest specjalnie łaskawy dla naszej ciężkiej pracy. Wiemy oboje, że najważniejsze to nauczyć młodych miłości do polskiej literatury, szacunku dla mowy ojczystej. Chcemy wpoić im przekonanie o sztuce jako życiowym wyzwaniu. Na plany nasze stworzenia galerii malarstwa, biblioteki, na organizowanie odczytów popularno-naukowych, a przede wszystkim zespołu teatralnego, po prostu nie ma pieniędzy. Szczupłe grono ludzi dobrej woli, oddanych sztuce i służących jej, niestety nie umie zaradzić brakowi funduszy. Nadchodzi wielki dzień. Mój prawdziwy debiut jako dramatopisarki, autorki sztuk teatralnych, jako... No słów mi brak. W sztuce przeze mnie napisanej wystąpi Teodor Roland, aktor warszawskich teatrów rządowych. Płomienno-oki brunet recytujący najpiękniej na świecie poezję Mickiewicza i Słowackiego. Sztukę zatytułowałam Błękitna i cieszę się bardzo, że będzie miała wspaniałą obsadę. Nie mogę sobie miejsca znaleźć, budzę się wcześnie rano i pędzę na próbę do teatru. Błękitna będzie grana 1 kwietnia w dniu urodzin naszego syna Wojciecha. To będzie cudowny dzień. Planujemy przyjęcie, zaprosimy wszystkich naszych przyjaciół. Może Józio zdoła przyjechać na premierę, bo Czesio zapracowany i trochę daleki od naszych twórczych niepokojów. Gdyby moi ukochani bracia tego dnia mogli być z nami, niczego bym już więcej nie chciała. Nasze syberyjskie losy, brak rodziców, ich starszeństwo. To wszystko sprawia, że ciągle jestem małą siostrzyczką, o którą muszą się troszczyć i która zawsze jest dla nich bardzo ważna. Błękitna odniosła sukces. Tej ilości wzruszeń, dumy i radości prawie nie pomieściło moje serce. Jestem wdzięczna i szczęśliwa. Teodor Roland był niezrównany w swojej roli, ale wszyscy miłośnicy zagrali najlepiej, jak potrafili. Dzisiejsza recenzja z Kresów dopełniła radości. Zanotowałam to zdanie. Miłośnicy zdołali odtworzyć dość trudny utwór dramatyczny i z całą precyzją,
uwydatniwszy zasadnicze cechy charakteru bohaterów i rozwinąwszy akcję ze swobodą i siłą. Przyjazd mojego brata Józia był niespodziewanym szczęściem i wzruszeniem. Usłyszałam dużo pięknych, mądrych słów i wiele rad. A bankiet po premierze był trochę burzliwy. I kilka trudnych rozmów mamy za sobą. Projekty mojego męża, tak świetne i śmiałe, a dotyczące planu finansowania i rozwoju naszego zespołu teatralnego, nie spotkały się ze zrozumieniem i akceptacją. Oboje usłyszeliśmy dużo niesprawiedliwej krytyki i cierpkich słów. Widać, nie może być do końca radośnie i pięknie. Ale chyba wtedy życie byłoby baśnią nudną i przewidywalną. Wróciliśmy do domu po przyjęciu, pamiętając tylko dobre chwile. Szczęśliwi pomimo wszystko i pełni nadziei na przyszłość. Od kilkunastu dni mieszkam w domu Marysi. Jestem blisko jej problemów i radości. Martwię się, że niedokładnie opiszę jej plany i rozterki. Marysia to bohaterka mojej powieści. Ma jasne włosy. I tu już cytat z mojej książki, z nadzieją na jej wydanie. Często ściągała brwi. Bardzo silnie zarysowane nad dużymi oczami w kolorze morskiej wody. Nie była to może twarz ładna, ale raz ją ujrzawszy, zapamiętać się ją musiało. A przy tym te złote włosy, zawsze wzburzone, niesforne nad czołem, jak w aureoli chodziła w nich Marysia. Mam w głowie cały plan historii, którą chcę opowiedzieć i staram się bardzo, żeby opisać rzetelnie i ciekawie. Nie jest tak łatwo decydować o kolejach ludzkiego życia, chociaż to tylko wyobrażony, powieściowy zbiór wydarzeń i perypetii. Czasami zastanawia mnie, jak dalece te wymyślone losy leżą blisko mojej biografii. Jak często, choć staram się tego unikać, użyczam bohaterkom powieści własnego głosu w jakimś momencie powieści. Czy są to bardziej ich decyzje, czy raczej marzenia? Postanowiłam zrobić graficzny plan wszystkich rodzinnych powiązań moich bohaterek i bohaterów. A nawet któregoś dnia naszkicowałam ilustracje tych postaci. Bardzo szybko, ołówkiem, żeby nie stracić z pamięci wcześniejszych wyobrażeń. Coraz częściej mówię do siebie ich głosami, dyskutuję i kłócę się z nimi. A wczoraj kupiłam nawet torbę lekarską. Hela, moja ulubiona bohaterka, jest lekarką. Myślę, że takie przechadzki po pokoju z torbą lekarską w dłoni z pewnością pomogą mi poczuć skomplikowany charakter Heli, jej powołanie. Przecież na pewno inaczej szła na zwykłą wizytę, a inaczej biegła do ciężko chorego, może umierającego człowieka. Teatralne doświadczenie zdominowało pracę nad powieścią. Dużo w niej dialogów i scen, które można zagrać w teatrze. Gdy zaczynam pisać coś nowego, myślę o dziadku, Józefie Ignacym Kraszewskim. Obok czystej kartki kładę jego pióro. To taki sekret. Nikomu nie wyjawiana tradycja. Najpierw półgłosem opowiadam dziadkowi o moim pomyśle i po dłuższej chwili zasiadam do pisania. Pierwsze słowo nowego tekstu piszę jego piórem.
Pomysł z rysunkami i graficznym planem książki, z rozrysowanymi rodzinnymi koligacjami ułatwia mi pracę. Popołudniami często wychodzę na spotkania z moimi przyjaciółkami. Zbieram doświadczenia rozmów i problemów, nowych określeń i słów. Wszystko, co się wokół nas dzieje, jest fascynujące i optymistyczne. Dzieci nasze dorośleją i powoli krystalizują się ich uzdolnienia. Wojciech znakomicie jeździ konno i interesuje się wojskowością. Nie ma żadnych artystycznych zainteresowań. Twardo stąpa po ziemi i na nasze rodzicielskie uniesienia artystyczne patrzy z pobłażaniem. Bolesia jest cicha i zamknięta. Pięknie gra na fortepianie i muzyka jest jej całym światem. Chyba podobna jest do mojej mamy Konstancji. Patrzy na mnie tak samo jasno, na samo dno serca. Babcia Zofia Kraszewska od kilku lat wiedzie życie w zakonie, modli się za nas i pisze listy, z których wynika, że znalazła szczęście i spokój. Chciałabym jak najwięcej pisać o losach kobiet, a teraz po rozmowie z moim Teodorem dochodzę do wniosku, że zawsze o naszych kobiecych losach decydowała miłość. To ona dyktuje nam czasami rozwiązania, które nigdy nie zaistniałyby bez uczucia. Losy kobiet to historie miłości do mężów, dzieci, matek i ojców, do ojczyzny. Bylebyś tylko, kociu, nie przesadzała z tymi romansami, ostrzegał mnie dzisiaj Teodor. On, jak wszyscy panowie, ukradkiem czyta książki o miłości. Teatr czy powieść? Powieść czy teatr? Pytanie bez odpowiedzi, bo jedno i drugie nęci jak osiołka Fredrowskiego. Najważniejsze w tych moich planach literackich jest to, że pisząc powieść albo sztukę teatralną, już mam pomysł na następną i o niej myślę. Układam losy bohaterów, pisząc dwie historie równocześnie. Nie wiem naprawdę, po co się tak spieszę. Może dlatego, że po śmierci mojego brata Józia czuję, że może mi czasu nie starczy na opowiedzenie wszystkiego. Dużo tych pomysłów i historii mam w głowie. Józio też tak żył, pisząc i tworząc właściwie do końca. Jakże serdecznie mi go brak. Może sedno życia polega właśnie na ciągłej aktywności i realizacji nowych planów i pomysłów. Jeśli takie życie daje radość, spełnienie i powód do tego, żeby z niecierpliwością oczekiwać następnego dnia, to chyba jest szczęście.